Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Ja mam! Z Piastem polecieć możesz wszędzie. 100% satysfakcji. Ceny? Sprawdź najpierw u nas. Baltic Window and Door Manufacturing Corporation zaprasza wszystkich kontraktorów do współpracy. Jesteśmy jedynym producentem w Ontario, który oferuje swoje produkty z drewnopodobnym wykończeniem Real Wood, bez użycia laminatów. Nie prowadzimy instalacji, ale współpracujemy z kontraktorami i dealerami. Zapraszamy do naszego nowego salonu. Posiadamy imponujący wybór biżuterii oraz zegarków. Przeróbki, reperacje, odnowa oraz skup. Używamy najnowszej technologii, która pozwala na natychmiastową analizę kruszców i weryfikację chemiczną składu i wartości produktów jubilerskich skupywanych lub sprzedawanych w naszym sklepie. Mamy najlepsze ceny. Chciałbyś marchwi, korzy, strączek, chrupać sobie jak zajączek? Do Krakowi zrób appointment, gwarantuję, będziesz kontent. Krakowia Dental i po bólu. Tylko kilka kliknięć myszką i w ciągu kilku minut załatwisz wszystkie sprawy związane z twoją podróżą. Najlepsze ceny. Agencja Western Travel oferuje rezerwacje i sprzedaż lotów, wycieczek i ubezpieczeń przez internet, telefon lub osobiście. Metro Hearing Clinic oferuje rewolucyjne, całkowicie niewidoczne cyfrowe aparaty słuchowe. Szukasz okazji? Pytaj o szwajcarskie aparaty WIN już od 300 dolarów za jeden. Dzwoń 905 273 77 17. Chcielibyśmy powrócić do panelu dyskusyjnego pod tytułem Pytania oczekujące odpowiedzi na temat przyczyn katastrofy smoleńskiej, który odbył się początkiem lutego w Ottawie. Z zarejestrowanego materiału pozostały nam dwie niezwykle interesujące wypowiedzi. Oto przedstawione przez posła Antoniego Macierewicza, przewodniczącego parlamentarnego zespołu badającego przyczyny katastrofy smoleńskiej, fakty, które spowodowały, że polskim akredytowanym przy badającym katastrofę rosyjskim MAK-u został pułkownik Edmund Klich. Nie ma, przynajmniej według mojej wiedzy, żadnego formalnego aktu decyzji rosyjskiej, że ma być to pan Edmund, pułkownik Edmund Klich. To jest wniosek wywiedziony z szeregu zachowań, które mamy udokumentowane zarówno pana Edmunda Klicha, jak i poszczególnych dygnitarzy rosyjskich, poczynając od pani Anodiny, a na panu Putinie skończywszy. Przypomnijmy, to wszystko się zaczyna mniej więcej o godzinie 11:30 przed południem 10 kwietnia, gdy pan Aleksander Morozow dzwoni na komórkę Edmunda Klicha, jadącego z Dęblina do Warszawy, bo Edmund Klich dowiaduje się, że dochodzi do katastrofy i, jak mówi, wsiada w samochód i jedzie do Warszawy. Mieszka w Dęblinie, jedzie do Warszawy. Podczas podróży dostaje telefon komórkowy od pana Aleksandra Morozowa, i ten Aleksander Morozow, który jest przewodniczącym Komisji Technicznej MAK-u i zastępcą Anodiny, mówi mu: będziemy to procedowali według załącznika 13, a Klich wyraża na to zgodę i z tą tezą idzie następnie do ministra transportu i infrastruktury Grabarczyka i mówi Grabarczykowi: to trzeba robić według załącznika 13, tak mówią Rosjanie. A Grabarczyk idzie na posiedzenie Rady Ministrów i na posiedzeniu Rady Ministrów mówi: to trzeba robić według załącznika 13, ten załącznik 13 jest najlepszy, obie strony podpisały i tak dalej. Dramatyzm tej sytuacji, czy jakaś taka, no, źle świadcząca o działaniu rządu i służb rządowych sytuacja polega na tym, że na tym posiedzeniu Rady Ministrów, to są wszystko informacje, jakie zespół zbierał podczas swojej pracy i które mamy
udokumentowane, ja Państwu je tylko teraz relacjonuję. Podczas tego posiedzenia rządu przy stolikach obok rządowych, jak Państwo wiecie, rząd opracuje przy takim półkolistym stole, z tyłu są stoliki dla współpracowników, urzędników niższej rangi, którzy mają jakieś papiery podać, przygotować, doradzić, do których się wiedzy można odwołać, tak dalej. Siedzą eksperci Ministerstwa Prawni, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którzy, jak mi mówili, mają na stole porozumienie polsko-rosyjskie z 1993 roku, mówiące o tym, że w razie takiego wypadku obie strony powołują wspólną komisję. Co jest nieporównanie dla nas korzystniejsze, bowiem mamy bezpośredni dostęp do wszystkich działań, wszystkich badań, wszystkich świadków i wszystkich dowodów. I nie odczytują tego. I nie mówią tego. A rząd postanawia wtedy milcząco, że to będzie załącznik 13 do chicagowskiej konwencji. Ale jeszcze to nie zostało wdrożone w życie. Jeszcze przez pierwsze 3 dni były różnice w rządzie między ministrem Klichem i innymi. Jeszcze przez pierwsze 3 dni procedowano, czyli działano, podejmowano działania, realizowano badania zgodnie z porozumieniem z 1993 roku, aż do 13 kwietnia. 13 kwietnia następuje decyzja Putina, rzeczywiście decyzja Putina, to ma być pan Edmund Klich i on jako cywil przejmuje kontrolę nad wojskową częścią Komisji Polskiej, która tam jest i dotychczas była kierowana przez pana pułkownika Mirosława Grochowskiego, podobnie jak po stronie rosyjskiej był generał lotnictwa wojskowego rosyjskiego, a na czele rosyjskiej komisji zamiast tego generała staje Morozow i w ten sposób konstytuuje się struktura prawna adekwatna do załącznika 13 konwencji chicagowskiej. W tym samym czasie, i to jest odpowiedź na pytanie, które jeszcze nie padło, ale zwykle pada, więc pozwolę sobie je od razu Państwu przedstawić, ten problem. Na tym samym posiedzeniu 13 kwietnia w Moskwie w obecności pani Ewy Kopacz zostaje podjęta decyzja, że eksperci Unii Europejskiej i NATO, którzy się zgłosili, pani Anodina, mamy transkrypt, zapis protokołu tego posiedzenia. Pani Anodina mówi, zgłosili się eksperci Unii Europejskiej i NATO, chcą brać w tym udział, nie będziemy ich dopuszczali. Milcząco przyjmuje się, że nie będą ich dopuszczali, że eksperci NATO zostaną wyrzuceni, że eksperci Unii Europejskiej zostaną wyrzuceni. Tak się zaczęła operacja osamotniania Polski, izolowania Polski. Problem polega na tym, że w tej operacji przez cały czas udział brał rząd pana Donalda Tuska.